To tę presję wykorzystać i on to umiał robić doskonale. Presja jako paliwo, presja jako dodatkowy element dopingujący. Są mistrzowie treningów i mistrzowie zawodów, ale my poznajemy tylko tych drugich, mistrzów zawodów, bo o mistrzach treningów dowiadujemy się ewentualnie w opowieściach, w anegdotach tych, którzy kapitalnie spisywali się na treningach, ale spalali się kompletnie psychicznie i nie wygrywali. Taka jest specyfika sportu. Przed nami drugi z tych biegów, teoretycznie szybsi. Teraz ma Sylwek Narek lepszy rekord pod dachem niż na otwartym stadionie. Na otwartym stadionie z Berlina 2009 z mistrzostw świata, gdzie walczył brązowy medal 2:32. No i patrzmy na tę drugą ósemkę, ale drugą, to znaczy mocniejszą ósemkę. Na pierwszym torze wystąpi drugi Estonczyk. Tak się złożyło, że Uibo w poprzednim, a teraz Rosenberg, Christian Rosenberg. Chcą wszyscy nawiązać do tego wielkiego Estończyka Erkinola, może nie bardzo wysokiego, ale wielkiego w sensie umiejętności mistrza olimpijskiego przecież w dziesięcioboju. Kevin Mayer, wspominałem, że to jest świetny Francuz, że to jest wicemistrz olimpijski w dziesięcioboju z Igrzysk w Rio de Janeiro. Imponujący rekord życiowy w dziesięcioboju, 8834 punkty. Wierzcie mi Państwo, trzeba naprawdę się zbierać, żeby tyle nazbierać. Ile zostało z olimpijskiej formy? Przekonamy się. Simone Cairoli, reprezentant Włoch, biega 6,98. W tym sezonie ustanowił ten rekord życiowy. W centrum Dominik Distelberger ma z tych zawodników najlepszy rekord życiowy. 6,83. W tym sezonie 6,87. No i można się spodziewać, że ten 26-latek może tutaj wygrać ten bieg. Jorge Urenia na poprzednich mistrzostwach Europy też był wysoko. Na siódmym miejscu, ale to jest przede wszystkim młodzieżowy wicemistrz Europy w dziesięcioboju 2015. Na torze piątym Adam Sebastian Helcelet, Czech, wicemistrz Europy z Amsterdamu w dziesięcioboju. Natomiast w hali u siebie w Pradze dwa lata temu zajął piąte miejsce. Lepszy raczej w tych konkurencjach, gdzie potrzebna jest siła, a więc w konkurencjach rzutowych, skoczny, ale czy szybki? 6,98, 6,99, więc nie najwolniejszy. Jego młodszy kolega Jiří Sikora, jak rozwinie się jego talent, bo to jest mistrz świata juniorów 2014, a więc niezbyt gorszy, tylko tych mistrzostw rozegranych w Stanach Zjednoczonych, ale od tego czasu na razie jeszcze niczego szczególnego nie osiągnął. I drugi z Brytyjczyków, bo pierwszego widzieliśmy w pierwszym biegu, Ashleya Bryanta, a to jest Liam Ramsey, 6,96 w tym sezonie, 7,00. Urenia ma ten specjalny numer, taki niebieski, który świadczy o tym, że ma najlepszy w tym roku wynik w Europie w siedmioboju, ale tak jak mówiliśmy też wcześniej, wielu zawodników zwyczajnie... Przed strzałem startera, to również jest interpretowane jako start przedwczesny i tylko aparatura może to wychwycić, a gołym okiem tego nie zobaczymy. No miejmy nadzieję, że teraz będzie już wszystko w porządku, miejmy nadzieję, że granica 7 sekund zostanie połamana. Tu akurat sprint nie jest bardzo punktowany. 1000 punktów może dostać zawodnik 6,68. No i w Europie jeszcze nie było takiego wieloboisty, który w ramach siedmioboju pobiegł 1000 punktów. Znaczy zyskał się 1000 punktów. No a jak teraz? Wszystko w porządku? Na to wygląda. Na drugim torze Kevin Mayer, ale też i Urenia bardzo dobrze. I chyba Urenia 6,96. Wydaje mi się, że Hiszpan był najszybszy. Urenia, Distelberger i chyba właśnie Mayer. Urenia. 6 sekund 94 setne, o 2 setne. To czyli ma rekord, znaczenie. Rekord życiowy to byłby Urenii, bo... tak spoglądam, 6,95 do tej pory, przynajmniej tak podają nam informacje tutaj, które zostały przygotowane od poszczególnych zawodników, takie specyficzne biografie o każdym z nich i rekord życiowy Urenii do tej pory, no tak jest napisane, 6,95, zatem Urenia zaczyna ten wielobój od rekordu życiowego. Taki sam czas Dominika Distelbergera, 6,94, chociaż tak, został Mayer, tutaj na drugim miejscu. Mayer trzeci, 6,95, także Mayer też wyrównuje swój halowy rekord życiowy. Zaczynają zatem z wysokiego C.
wieloboiści. I proszę zobaczyć, jedna setna sekundy to 4 punkty, bo 4 set, bo jedna setna 6,94, Kevin Mayer trzeci 6,95, 900 punktów, oni po 904 punkty. Też warto tę różnicę zapamiętać, że jedna setna to 4 punkty wielobojowe. Ale nie musicie Państwo tego notować, będziemy Państwu informowali, jak to się wszystko układa. Urenia, to już mamy takie potwierdzenie tutaj na naszej tablicy, 6,94, również 6,94, identyczny czas Austriaka i Meyer 6,95. Tutaj takie chyba zestawienie całości, bo Duda zbiegł w pierwszej serii, więc mamy podsumowanie z uwzględnieniem wszystkich obu serii po prostu. 32 punkty w tej chwili Dudasz traci do prowadzącego Jorge Ureni. Różnice to są na razie niewielkie. Pierwsza konkurencja siedmioboju sprint, a drugą konkurencją dla wieloboistów będzie skok dalszy. Czy Copernicus Cup. No i przede wszystkim w Sopocie na Mistrzostwach Świata w roku 2014, gdzie Richard Kilty został mistrzem świata na dystansie 60 metrów. Rekord życiowy imponujący, 6,49, 6,57 w tym roku, więc może on nieco tutaj doda barwy tym eliminacjom. Tak spoglądam dalej, tutaj Robertson, to będziemy mieli Brytyjczyka, który pobiegnie w czwartej serii 6,50. Jego wzrostu, ale Marian Woronin 186, 187 centymetrów, też sobie świetnie radził, a Powell 190 centymetrów. I tutaj mamy drugą próbę Francuza Meyer, faworyt w rywalizacji wieloboistów. I proszę. I skok w granicach 7 metrów 50 centymetrów. Mówiłem Państwu, jego rekord życiowy to 7 w hali, 7,54. I co? Ich wygląda na to, że się zbliżył do tego rezultatu Francuz. On wyrównał swój rekord życiowy w biegu na 60 metrów. I zaraz będę miał wynik. Tak, 6,54. Proszę bardzo, wyrównuje również swój rekord życiowy w skoku w dal. Więc zapowiada się tutaj dobry... To oczywiście nie jest szczyt marzeń. Będzie miał jeszcze jedną próbę. Na pewno powalczy. A oto ostateczne wyniki drugiej konkurencji siedmioboju. Najdalej w dal skakał Ashley Bryant. Kevin Mayer, lider i faworyt, wicemistrz olimpijski, na trzecim miejscu 945 punktów. Jak to ostatecznie wygląda? Kevin Mayer 1845 punktów, o 9 punktów przed Brytyjczykiem Ashley Bryantem. Trzeci jest Simone Cairoli z Włoch. On traci 30 punktów do Francuza prowadzącego. Czwarty Dominik Distelberger, 36 punktów straty. I Jorge Urenia na piątym miejscu, 38 punktów straty. Dudasz, faworyt gospodarzy, medalista Mistrzostw Europy pod dachem i na stadionie, na szóstym miejscu. Kolejną konkurencją wieloboistów będzie pchnięcie kulą i tutaj muszą niestety poczekać, aż panowie się zakończą eliminować. Koło bowiem jest teraz zajęte, wieloboiści mają... Dachemka Isa Bergqvist 176 cm. Mamy zapowiedź konkurencji kolejnej w siedmioboju. Pchnięcie kulą po dwóch konkurencjach na czele klasyfikacji Francuz Kevin Mayer, wicemistrz olimpijski, ale różnice tam w czołówce są bardzo niewielkie. Ashley Bryant jest drugi, Francuz 1845 punktów, Ashley Bryant 1836, nie, ma trenerem, on pokazuje, że prosi, żeby się nie kładła na poprzeczkę, żeby jednak ta pierwsza część tego skoku była w górę. I to pchnięcie, o którym przed chwilą mówiliśmy, Francuza, zadowolony, dobrze otwiera ten konkurs. No i w tej sytuacji Kevin Mayer umacnia się na pierwszym miejscu, bo jednak Brytyjczyk Ashley Bryant jest za nim o metr. 15 metrów i 66 centymetrów, 830 punktów, czyli zyskał 80 punktów. O czym nie chciała zapomnieć. Do raptularza, bo tak się kiedyś nazywało pamiętnik, raptularz, taki notesik, gdzie się szybkie myśli zapisywało, a może odnotowała coś w swoim kalendarzu zawodniczki.
Może napisała po prostu, wygrałam dzisiaj z Ruth Beitią. Żeby nie zapomnieć. Żeby nie zapomnieć po prostu. 198, nie, 2 metry 1 centymetr, zatem atak na najlepszy, na swój rekord życiowy, tak? To będzie rekord życiowy. Palszyte. Zaraz szybciutko. A teraz popatrzmy. Kevin-Meyer po trzech konkurencjach na czele siedmiobójstwu. 2,675, 76 punktów strat. 7,98. Teraz pokazuję z kolei realizatorzy to, co się dzieje. Kevin-Meyer świetnie skoczył. 2 metry i 7 centymetrów już na swoim koncie ma Francuz. On świetnie dzisiaj rano zaczął. Rekord życiowy na dystansie płotkarskim. Później daleki skok w dal. Świetnie, bo ponad 15,60, z tego co pamiętam, 5 kulą. Teraz w skoku wzwyż 2 metry i 7 centymetrów. Dobrze idzie w tym konkursie wielobojowym. Chodzi o Kevina Meyera, ale Rosenberg skoczył 2.13. Proszę Państwa, rekordzistą wśród europejskich wieloboistów na halowych mistrzostwach Europy jest Sebastian Chmara, bo 2.17 skoczył w 1998 roku w Walencji, kiedy wygrywał. Potem jeszcze Węgier skoczył też 2.17, ale nikt wyżej, a tutaj 2.13. Proszę bardzo, Sebastian, jesteś wciąż niepobity. Oto lider, wicemistrz olimpijski, Francuz Kevin Meyer, ma już 125 punktów przewagi nad Jorge Urenią i 179 nad Adamem Sebastianem Helceletem z Czech. Ashley Bryant spadł na czwarte miejsce po skoku wzwyż. The lineup then for the second heat. Ashley Bryant going here for Great Britain, lying fourth at the moment. Michael Dudas, the home favorite. Kevin Meyer though in lane seven, the leader. Well, a good start by Bryant alongside him. Look out for Jorge Urena, really is a wonderful hurdler, and so too a Distelberger by him. Oh, it's so quick. 7.78, that equals a championship best time. Thomas Dvorak held that, and Arena, that is a very, very brisk time. All first three athletes there got out very well indeed, setting personal best. Hard, good, aggressive high hurdling. Remember, these guys are not specialists in this event, but they're making it look very easy this morning. Good competitive racing, and they've been rewarded with fast times. Well, Ashley Bryant just outside his personal best, but Kevin Meyer, who is the leader, might be on for an overall record. That's a huge personal best. So this is how things stand after five events before the pole vault. Kevin Meyer, long way clear. Jorge Urena after that, good hurdles though, but Kevin Meyer might be on for a championship record in this event. Now Ashley Bryant hanging on in fourth. It's been hard going for Liam Ramsey, down in 14th place at the moment, and a pole vault to come next. Lovely. Alors ça, ça doit être le saut qu'il a réussi à 5,40. Voilà, c'est ça. Voilà, Kevin Meyer dans les conditions du direct. Kevin Meyer qui s'attaque donc à 5,40 m. Ah, il faut se faire plaisir. Hein. Et voilà. Stéphane, c'est également proprement fait et c'est le record personnel de Kevin. Oui, égalé. Rio, 5,40 également l'année dernière. C'est son saut, regardez. Ouais, non, c'est bien. Il est un petit peu sur le côté au moment où il lance. C'est bien, il y a de la marge. C'est très bien réalisé. Alors, il lui reste encore un essai à 5,50 puisqu'il a raté les deux premiers. Il a essayé de rattraper sa perche en descendant, mais non, non, il... C'est vraiment sur celui-là, il y avait 50. Hein. Si c'est le saut à 40, on nous a bien montré. Oui, c'est le cas. Il y avait 50. Donc il peut passer. À 5,50 m, le voilà en direct cette fois, Kevin. Allez, il faut passer, ça serait merveilleux. Non. Donc voilà. Donc 5,40 pour Kevin. Record égalé, plus de 1000 points marqués à l'heptathlon. Il est sur la route du record d'Europe. Détenu par un immense champion, Romain Schöberle. C'est un recordman du monde. Et il est peut-être sur la route de la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps, signé Danny O'Brien. Kevin Meyer qui va tenter à la fois de battre le record de France de Christian Plazia, le record d'Europe de Romain Schöberle
et d'entrer dans l'histoire en étant le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps, derrière l'intouchable, pour l'instant l'intouchable Ashton Eaton. Voilà la composition, enfin en tout cas la situation. Ça y est, nous y sommes. La présentation du 1000 mètres de l'Hepta. Ils vont rentrer, je pense, tous ensemble comme les spécialistes du 800 et du 1500. Surtout qu'ils sont nombreux, il n'y a qu'une seule série, donc heureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pour 1000 mètres en salle. Ah, il y a 6 couloirs, ça fait plus de 2 par couloir. Ça va frotter. Intérêt, alors soit il faut se porter direct devant, soit jouer derrière, mais au milieu, ça va être compliqué. Ouais, et pourtant, il y en aura au milieu, forcément. Bah oui. Il faut en passer devant ou derrière. La logique implacable. Tu en auras au milieu. Ce que j'adore, moi, on voit pas à l'image, c'est dommage, parce qu'ils sont tous en train de se congratuler avant même le départ. C'est l'esprit des épreuves combinées. D'habitude, ils se congratulent dans les épreuves classiques après. Et là, ils le font avant et après. Voilà, donc il va falloir les placer sur la ligne de départ. Donc c'est par rapport aux 1500 mètres, bien sûr, une épreuve, on peut se dire, moins angoissante pour les hécatloniens ou les heptathloniens ici. On peut se dire que c'est moins angoissant, mais ça court sur des bases bien plus rapides. Donc c'est plus dur aussi en termes d'intensité. Et c'est pas un cadeau non plus, 1000 mètres à la fin, faut pas croire. C'est pas parce qu'il manque 500 mètres. Là, quand on court 2:40, on est sur des bases de 4 minutes au kilomètre, alors que 4 minutes au 1500, pardon. Ça court sur les bases, quand vous courez sur les bases de 4:15 déjà au 1500 mètres ou 4:20, c'est déjà très bien. Donc là, ça va plus vite. C'est un autre exercice qu'ils ne pratiquent pas si souvent que ça non plus. Est-ce que c'est la même préparation que sur 1500 De toute façon, ils préparent presque ni l'un ni l'autre. Donc, ouais. Ils passent très peu de temps. C'est une discipline, la discipline de demi-fond qui leur est proposée ou imposée. Est complètement atypique par rapport aux autres. Donc il y a peu d'investissement à l'entraînement pour aller chercher des points sur cette discipline, ce serait au détriment d'autres disciplines et de temps consacré à d'autres disciplines. On rappelle les temps à réaliser pour Kevin Mayer pour aller chercher le Graal, championnat, le titre européen, le record européen. Il faudra courir en 2:44.82, donc moins de 2:45. Et pour être le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps, alors que Doudas est présenté au public, pour être le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps, il faudra courir en 2:41.34, inférieur à 2:42. Alors, on ne vous donne pas la référence pour le record de Christian Plazia, qui date de 92, on a dit 25 ans, mais qui très probablement, comme le record d'Europe, risque de tomber. Et je pense très sincèrement qu'il sera ce soir le deuxième, compte tenu des performances demandées, le deuxième heptathlonien de tous les temps derrière Ashton Eaton. Voilà, c'est parti pour Kevin Mayer qui est parti extérieur. Attention, lorsque le peloton maintenant va se regrouper, et c'est vrai que c'est impressionnant ce peloton. Kevin Mayer a choisi d'être dans la deuxième partie tranquillement. Il a évité la bousculade en tête de course. Ouais, il se replace. Et il se replace là pour l'instant. C'est un Allemand qui a pris pour l'instant les commandes de cet heptathlon. Ouais, avec un bon rythme pour l'instant, Kevin, c'est Brugger. C'est Brugger qui est devant Caroli, l'Italien, en deuxième position. Et Kevin, pour l'instant, au milieu du peloton. Ouais, ça se passe bien. Ah tiens, il y a Doudas. Doudas qui est en train d'attaquer, ça aussi, il faut suivre. Il faut qu'il suive Doudas, mais il ne le suit pas, parce que ça, Doudas est non, en train de... Doudas, lui, essaye de... d'aller chercher la médaille de bronze, sachant que El Celet est derrière. Là, il est en train de se replacer, El Celet.
Et Kevin est bien. Il a vu de place partir. Kevin est pas mal là. Alors que devant Brugger est parti pour un cavalier seul, Mathias Brugger devant Simone Caroli, loin derrière, et Dominique Distelberger. Et Kevin, qui pour l'instant est bien, il est toujours sur le bon tempo là. Il va rester bientôt deux tours, 400 mètres à parcourir. Brugger est toujours devant. Et derrière, avec Distelberger, qui vient de lancer Peric, qui vient de relancer derrière. Kevin Mayer toujours s'est collé à la foulée de Doudas, le Serbe. Il sait que c'est la bonne foulée, puisque Doudas va aller chercher la médaille de bronze. Kevin qui passe à la vitesse supérieure là. Oui, à 300 mètres de l'arrivée maintenant. Ouais, et c'est maintenant que ça devient très très dur, qu'on est en train de payer tous les efforts réalisés pendant deux jours. Devant Brugger, il n'a plus autant d'avance sur Peric. On est dans la dernière ligne droite, dans le dernier tour, avec Kevin qui a sagement, très sagement couru. Kevin Mayer pour l'instant, 3-6, 7e position. Allez Kevin, faut donner maintenant tout ce que tu as. Oui, Kevin Mayer qui part, et le célèbre qui part à la poursuite aussi. Et Kevin Mayer qui est en train de ramasser les morts dans la dernière partie du parcours, avant l'entrée dans la dernière ligne droite. Brugger toujours devant, Kevin Mayer qui donne tout ce qu'il a. Kevin Mayer à l'entrée de la dernière ligne droite, on va regarder le chrono maintenant. Allez Kevin, allez, aïe, aïe, jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. 2,41 je pense. Oui, 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 alors il bat le record d'Europe, c'est sûr. Mais est-ce qu'il, est-ce qu'il va passer devant O'Brien? Il faut faire 2,41-34, j'ai l'impression que c'est bon. Attends. Mais ça va pas se faire de beaucoup. Hein. Non, non, il faut voir, ça va se faire à pas grand chose. 2,38-21 pour Pesic, 2,38-73 pour Brugger. On rappelle, le record d'Europe est à 6,438 et la deuxième performance mondiale de tout le temps d'O'Brien à 6,476. Le record d'Europe, c'est fait, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le deuxième homme le plus performant de tous les temps? Caroli, il est juste derrière normalement. Comment tu dis? 2,41-08. C'est fait. Donc normalement c'est fait. Deuxième performance mondiale de tous les temps et record d'Europe pour Kevin Mayer. Hallucinant Kevin Mayer, 2,41-08. Va falloir attendre la confirmation. Mais cet homme exceptionnel après sa médaille d'argent de Rio est le deuxième homme à avoir réalisé le plus gros total au monde et de tous les temps. Derrière Ashton, Eaton, 6,479, 3 points devant Dan O'Brien. Extraordinaire Kevin Mayer qui aura couru d'une manière absolument magnifique. Il aura eu le bon tempo et pourtant, comme le disait Stéphane, c'était loin d'être écrit à l'avance. Oui, parce qu'ils étaient nombreux. On voit les images de Doudas qui est tombé. On l'a pas vu, mais dans l'emballage final, Doudas est tombé. Ah ouais, parce qu'il en peut plus. Et oui, oui, on voit là. Oh là 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 là. Alors qu'il avait fait un petit écart sur El Celet, mais je pense qu'il n'était pas suffisant. 6,479 points pour Kevin Mayer, record d'Europe, largement battu, et 252 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Urena et 369 points d'avance sur El Celet. Et du coup, le pauvre Doudas se retrouve rejeté à la 5e place parce qu'il termine loin, loin, bien sûr, après sa chute. Et au lieu d'avoir la 3e place, il a la 5e. Voilà Kevin Mayer après sa médaille d'argent de Rio, le nouveau patron des épreuves combinées. C'est la deuxième médaille d'or pour la France après celle remportée par Flora Gueye hier. Floria qui va participer dans quelques instants au relais 4 x 400 mètres avec l'équipe de France pour terminer ces magnifiques championnats d'Europe. Ah, il bat, mais c'est incroyable parce que quand on regarde Stéphane, c'est vrai, il devance Dan O'Brien au bilan tout temps. Il devance Roman Cheverley, il devance Thomas Borjak, Christian Plasia. Vous venez de citer trois recordmen du monde et Ashton Eaton est l'actuel recordman du monde. Donc il s'inscrit parmi les plus grands de la discipline dans l'histoire. Et Christian qui reste sixième tout temps, et Sébastien Schmara. Oui, qui est notre voisin consultant. Qui est à côté de nous, là, notre ami polonais. Et qui lui est le sixième, maintenant septième meilleur performant. Juste derrière Christian Plasia. Voilà, exactement. Et cette image-là, bien sûr, elle est magnifique. Kevin Mayer au bout vraiment. Et en plus,
en patron, parce qu'il a vraiment très très bien couru, il a géré le concours de la perche magnifiquement et il a parfaitement géré le 1000 mètres, ce qui n'est pas évident quand c'est la dernière épreuve, hein, évidemment. Eh bien, voilà, quelle finale, et c'est pas fini. C'est pas fini puisqu'on attend les relayeuses maintenant. Voilà, il nous fait signe Sébastien Schmara, qui a apprécié évidemment. En connaisseur. Ah bah oui, en connaisseur, ce qu'a fait Kevin Mayer. Qui... Trzymać, oczywiście nie będę miała siły, myślę, że nogi nie dadzą rady, ale będzie biegła głowa. Głowa biegła? Zdecydowanie tutaj biegła głowa. Po wczorajszym biegu indywidualnym, tym finałowym, na którym już końcówka nie była taka, jakbym chciała, pobiegłam, wiedziałam, że czeka mnie jeszcze jeden bieg i kumuluję siły na sztafetę. Jak wstałam rano, mówiłam do Patrycji, że czuję się 1000 razy lepiej niż dzień wcześniej przed tym finałem. Mówię, że będzie ogień. Biegałam po pokoju, że miałam tyle energii. Troszeczkę wybiła mnie z rytmu to troszkę długie dosyć opóźnienie, ale im dłuższe było to opóźnienie, tym bardziej się motywowałam i no, tak się cieszę, że aż poleciało mi łzy, naprawdę to jest mega, mega szczęście. Nam też łzy poleciały, to było piękne zwycięstwo. Przemysław Babiarz, kiedy komentował bieg Iggy Baumgart na zmianie trzeciej, krzyczał: biegnie jak Irena Szewińska, na tych swoich długich nogach rzeczywiście to tak wyglądało. Ty też nie masz dużego doświadczenia w bieganiu w sztafecie w hali, ale to co zrobiłaś to był po prostu majstersztyk. Opowiadaj jak się biegło. Dziękuję ślicznie, dziękuję panie Przemku za miłe słowa. Ojej, biegło mi się super dzisiaj, zupełnie inaczej niż w indywidualnych biegach. Justynka, nie płacz! Wszystkie jesteśmy bardzo szczęśliwe i właśnie nawet nam brakuje słów, co mamy powiedzieć, tak się cieszymy. Ale biegło mi się dla dziewczyn bardzo, bardzo dobrze, jestem przeszczęśliwa. I też to jest mój pierwszy medal na takiej imprezie seniorowskiej i dziękuję wszystkim dziewczynom moim kochanym. My też wam dziękujemy, Justyna Święty. Już widzą państwo, pewnie państwo widzą, te łzy jej ciekną, bo to jest wielka chwila. Wczoraj Justyna mówiła, nie pamiętam jak się nazywam, po tym brązie, pierwszym brązie indywidualnym. A dzisiaj Przemek Babiarz, jeszcze raz wspomnę jego słowa, mówił: Justyna Święty, bo jak święty czyni cuda. To była piękna zmiana, to był też bieg znakomity. Widziałaś, że ta Brytyjka się zbliża do ciebie? To było wszystko przemyślane? Tak, z trenerem mieliśmy kilka taktyk na ten bieg. Obmyślaliśmy, jak ten bieg się tak naprawdę może potoczyć. Miałam za zadanie, jeśli odbiorę pierwsza, uciekać dziewczynom za... Ruszyłam mocno, aczkolwiek zostawiłam sobie siły jeszcze na ten finisz. Biegając już, nie wiem, bodajże 100 metrów do mety, czułam, że jakaś dziewczyna zaczyna atakować, także postanowiłam odprzeć ten atak. Miałam nadzieję, że wytrzymałam i na pewno te mistrzostwa przejdą do historii. Jestem ogromnie szczęśliwa, wyjeżdżam z tych zawodów z dwoma medalami. Te mistrzostwa na pewno przejdą do historii. Jeszcze nigdy polska kadra na żadnych mistrzostwach halowych Europy nie zdobyła 7 złotych medali. To jest jakiś kosmos. Powiedzcie, tuż przed waszym startem, już pomijając to beznadziejne opóźnienie czasu przez to, że ten pistolet się tu popsuł, były dwa hymny, dwa mazurki Dąbrowskiego. To musiałyście słyszeć. Słyszałyśmy, śpiewałyśmy i Patrycja do mnie przed samym biegiem powiedziała, że zobaczysz, nam jeszcze też dzisiaj mazurka zagrają. No i zagrają. Trzeci raz będziemy śpiewać, bo dwa razy w Kolorumie śpiewałyśmy. Cztery jeszcze chłopacy. Chłopacy. Jest pięknie. Słuchajcie, wygrywamy dzięki wam. Dzięki temu medalowi przypieczętowałyście zwycięstwo w klasyfikacji medalowej. Wygrywamy z Brytyjczykami. Z Brytyjczykami, którzy zaraz mają Mistrzostwa Świata na otwartym stadionie. Właśnie w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Oni muszą mieć mocny sezon. To jest gigantyczny sukces tej reprezentacji, Justyna. Zgadza się. Pokazaliśmy tutaj, że nasz kraj, Polska, jest tutaj wielką potęgą. Przywozimy ogrom medali. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry początek i w Londynie będziemy zmierzali do tej samej ilości. Ta sztafeta jest w stanie w Londynie też stanąć na podium, Patrycja? Na pewno będzie walczyć. Każdy z nas ma za zadanie poprawić się, biegać szybciej, ustabilizować się na poziomie 51 sekund. Wszystkie o tym marzymy, a jeżeli tak będzie, to kto wie, co może się stać w Londynie. Po tym, jak pobiegłyście dzisiaj, myślę, że macie energię dodatnią, bardzo dodatnią, która was będzie wiosła do tego medalu w Londynie. Złote medalistki Mistrzostw Europy w sztafecie 4x400. Justyna Święty, Iga Baumgart, Małgosia Hołub i Patrycja Wyciszkiewicz. Tak się uśmiechają, tak się cieszą, a chwilę wcześniej biegały jak nikt inny na tych zawodach. Tak, tak, proszę państwa, czasami...